Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i cóż, Brotato, Abyssal Terrors. I tak, nie wiem czemu mam przycisk znów, ale to nie istotne. To co jest istotne to to, że dzisiaj właśnie DLC już wyszło pełnoprawnie, więc wszystkie postacie, które były w darmowej aktualizacji do nas powróciły. I to co miałem w DLC to też mam teraz. Więc tak, dziś rozpoczynamy przygodę ponownie. Tak, zauważyłem jedną ważną rzecz. Otchłań, a miejsce wypadku mają osobne jakby zaliczenia, więc no, ciekawa sprawa. Nie zmienia to jednak faktu, że jakby to najlepiej powiedzieć, dzisiaj byśmy właśnie iść na otchłań. I szczerze nie jestem... Aha. Rozpoczynam z jednym przekleństwem haczyk. Nie, jeszcze jest źle przetłumaczone, wybaczcie. Musimy wrócić i ustawić angielski. Bo ja rozumiem, co tam się dzieje, ale... To jest bardziej... Okej, i powiedzmy, że dzisiaj zaczniemy tak delikatnie. Zacznijmy od Sailora, który ma na start 25 klątwy, dużo więcej bije obrażeniami. Bronią, znaczy bronią naval, czyli taką marynarską, morską, przeciwko przeklętym wrogom. Ma mniejszy damage i może ubierać tylko tier 2 lub wyższy. Mało crit rate'a maksymalnego, mało maksymalnego dodge'a. Nie może mieć harvestinga. Okej. Więc od czego zaczynamy? Mamy trójząb, kotwicę albo blunderbuss. I tak jakby najłatwiej to nazwać, no... Garłacz chyba? Nie, garłacz nie jest, nie pamiętam. Tak czy inaczej... Na dzień dobry... Powiedzmy, że zaczniemy od kotwicy, bo wydaje się być ciekawa. Oczywiście idziemy na piątkę. Tak, kotwica widzę, że to jest normalna broń, taka uderzająca. I tak, fioletowi wrogowie, czyli przeklęci, widzę, że biję przeciwko nim bardzo dużo, ponad 100. A zwykłych natomiast 39, więc... No definitywnie widać tą różnicę. Dałem się trochę pogryźć, ale nie problem. Tak, harvestingu chyba nie mogliśmy mieć. No więc przerosujmy raz. Weźmy szczęście. Co to jest? Przeklęte to jest? Co mi się tego wydaje chyba? O, nie wiem, czy chcę brać przeklęte podcinaczki, więc... O, ale to natomiast wezmę i tridenta może też. Jak w ogóle działają bronie na naval, dają klątwę. Uff. No nie najlepiej, ale jakoś poradzimy. Mam nadzieję. Jeśli nie, to będzie ciężko. Ale dobra. Ładnie, ładnie. Tak. Na razie widzę, że eliminowanie wrogów jest bardzo proste. I fajnie, gdyby tak pozostało przez dłuższy czas, chociaż oczywiście. No będę szczery z wami. Tutaj rzadko kiedy jest tak prosto, tak łatwo. Więc musimy być gotowi na wszystko. I teraz tak. Bierzemy to, potem oczywiście połączymy to z wąszem i weźmiemy tridenta, czyli trzy zomba. I tutaj tak, jakiś taki muszlon na głowie. Przeklęty był, więc zginął od razu. Dobra. Nie będę ukrywał, muszę nadal się jeszcze uczyć zachowań tych wrogów, bo tyle co udało się włączyć na okresie próbnym, czyli prawie nic, to ciężko było mi załapać, jak oni działają. Tutaj teraz to już da się może trochę lepiej to wychwycić. Nie, że jakoś wyjątkowo lepiej, ale trochę. I brawo, nawet poziomu nie zdobyłem, jaki ze mnie jałup. Dobra, weźmy w takim wypadku miny, bo jednak miny to miny. A wąż trójzą, to musimy jeszcze chwilę poczekać. Tak, ci widzę, że daszują w jakimś tam losowym kierunku po zrobieniu cięcia. To działa jak zwykli przeciwnicy i... Chyba to jednak nie jest błąd, że czasem się pojawiają ci tacy klasyczni. A może jest? Do tej pory nie wiem. To szarżuje i pluje pociskami. A to chyba jest odpowiednikiem tego loot aliena. Tylko, że tutaj właśnie na otchłani.
Nawet jeśli tak, to niestety się nie przekonamy, bo oczywiście nie daje rady. I tak, w takiej sytuacji chyba armor delikatnie. Range wiem, że spowalnia takie, ale tak. Brzydki ząb. Ale przeklęty. A procent prędkości tam zabiera, ale dużo bardziej będziemy spowalniać innych. Powiedziałbym, że tak. Chociaż ważniejszy jest trójząb. Potrzebujemy dodatkowych broni, więc te... Definitywnie. No i pięknie. Pięknie. Okej, ten przeciwnik widzę, że będzie przywoływał jakieś takie jakby pociski w kształt ciokąta. Nie jestem pewien. I pokonałem go i dostałem plus jeden jakieś oko. Co chodzi, czy ja? Ja nie powinienem tych wrogów ubijać? Okej, ubijanie ich zwiększa klątwę. Okej. Dobra, to warto już wiedzieć, że istnieją wrogowie, których... No lepiej nie ubijać, jeśli nie jesteście pewnym swojej strategii. Tak, czyli świetna rzecz. O, Corrupted Shard, 5% obrażeń i do tego dwie klątwy biorę, bo... Tu mieliśmy jakieś bonusy za klątwę? Nie, nie mieliśmy. Dobra, mój błąd. Ale i tak, przeklęci wrogowie oznaczają więcej expa, więcej wszystkiego, więc... Ja, i tak wezmę. Tak, Czarny Pas potem bierzemy. Tak długo, jak w sumie wrogowie będą przeklęci, to powinniśmy mieć spokój z obrażeniami. Gorzej tylko, że boję się przeklętych bossów i mini-bossów. Nie boję się tego, że mamy prawie już zerowe HP i nie mamy żadnego pancerza. Ciężko będzie o unika i tak dalej. No, znaczy mówiąc, jesteśmy totalnie papierowaci. I okej, bałem się, że to będzie już nasz koniec, ale... Jakimś cudem udało się to przeżyć jeszcze. Zaraz fala siódma. Którą nawet nie wiem, czy udało mi się kiedykolwiek zobaczyć na wersji otchłani. Więc... No i nie zobaczymy. Okej. Tak, przynajmniej zostajemy przy nim i... Powiedziałbym, że może zobaczymy sobie... To chyba będzie dobra broń po prostu. Trzeba tylko zawsze zbierać materiały, nie? Weźmy trójzęba. Mam mniejsze bonusy za klątwę są w sobie, ale jakoś tak wydaje mi się, że może być lepszym wyborem, generalnie mówiąc. Na start. Nawet jeśli mam mniejsze obrażenia od kotwicy. Sam fakt, że on tam na chwilę zostaje, powoduje, że łatwiej tym będzie ubijać większe grupy. Ja. Dobry wybór. No i teraz tak, melee damage oczywiście. Kolejny truizm, to jeszcze przeklęty. Pozwólcie, że coś zobaczę. 30-80. 38-80, okej. To już mam odpowiedź. I teraz tak, Harpoon Gun. Pistolet z harpunem. Pistolet harpunowy bierę. Te dwa też rezerwuję. I to jest świetna broń, która się skaluje i z walką wręcz, i z walką na dystans. Co oznacza mniej więcej tyle, że będziemy musieli w to inwestować, grając jednym z naszych jeszcze postaci z podstawowej gry. Nie pamiętam teraz konkretnie, jak się nazywał, ale, i to ale jest bardzo istotne, mogę wam wprost powiedzieć, że jest to postać, która działa tak, że za każde zwiększenie obrażeń wręcz dostaje też bonusy do obrażeń na dystans. Versa. I druga rzecz, może mieć trzy bronie dystansowe tylko i trzy bronie do walki wręcz. Więc tak, widać, że ta broń jest sama w sobie bardzo słaba na początek. Ale, no... Można ją pewnie nieźle rozkręcić, jak się poinwestuje w oba. Więc jakby tak też zrobimy. No i dobrze. No i dobrze. Ja jakoś sobie radzę. I okej, widzę, że to jest jeszcze świetne, bo to przyciąga wrogów do nas. Więc jak się gra właśnie takim hybrydowym buildem, to jest świetne pod tym względem, że właśnie można sobie przyciągnąć wrogów idealnie w zasięg swoich ataków wręcz. Więc powiem szczerze, to jest pienek na broń. Piękna broń wsparcia, co prawda, bo samo w sobie nie jest najmocniejsza, jak to powtarzam. Ale tak, będę ją polecał, będę ją brał, już ją polubiłem. Jakiej blunderbuss, szczerze jakoś do mnie nie przemawia. Small Fesh, oczywiście, że Small Fesha weźmiemy. Harvestinga i tak nie mogę mieć, więc tak samo weźmiemy Bata. Kolejnego Harpoon Gunna, czemu by nie?
Patrzcie. Nawet widać, że ten jeden jest śmierdzący taki. Przyklęty. Fajne. Podobie mi się. Podobie mi się. Podobie mi się. No co ja bym wam powiedzieć, że poza tym, że podobie mi się i świetnie, że wreszcie mamy do czynienia już z tym dodatkiem pełnoprawniej. Doczekałem tego wszystkiego. I oczywiście też wiem, że jest tryb co-op. Sprawda, nie mam na razie nikogo, kto by chciał ze mną w to zagrać. To jest lokalnie, więc niestety takich osób jak chociażby... No, żeby nie mówić o żadnych innych, którzy nie chcą być wymieniani czy coś, to chociażby Helga, Bob. Choć nie, Bob już w sumie zmarł. Tak trochę. Ale tak, Helga, Bob, który jeszcze był żywy, czy ktokolwiek tam takich prawdziwych stażystów czy asystentów. No nikt za bardzo nie ma jak, więc to bym próbować zmusić siostrę, ale siostra jakoś nie jest fanem gier tego typu. Stia. Po prostu wiem, że nie ma co siłować z tym. Tak. Przyszliśmy zresztą przed chwilą klątwę, z tego co widziałem, bo był ten jeden, który jakby roznosi klątwę, jak się gubi. Czy żałuję, że go uderzyłem? Nie. Bierzemy więc i obrażam wręcz. Bierzemy kolejnego takiego, wylokujemy kolejnego takiego. Riposta nie będzie najlepsza, ale daje nam ten, jak to się nazywa. Obrażenia wręcz więc biorę. Inżynierię tutaj biorę. I proszę, proszę. No, ja tu jestem naprawdę zachwycony tym wszystkim, ale... To wszystko wina tego, że po prostu to działa, że widzę te nowe bronie, mogę się nimi bawić. No, ale to się działają podobnie do oczywiście tych zwyczajnych, to i tak jest świetnie. No i kto wie, może uda nam się nawet jakimś cudem przejść otchłań. A, i tak, jeszcze póki pamiętam, to tylko muszę to oczywiście przekazać, jak zwykle. Ci, którzy widzieli na początku, pewnie zauważyli, że mam wyciszoną muzykę z Portato. Którzy nie zauważyli, to teraz wiecie. Tak, muzyka z Portato nadal jest wyciszona, bo nie jestem pewien, czy na muzykę z tego dodatka też nie nałożą jakichś copyrightów. Wolę nie mieć problemu. Więc od razu się wyciszyłem. Jeśli oczywiście bym się dowiedział, miał potwierdzenie, w jakikolwiek sposób dogadał się z twórcą, żebym mógł używać jej bez problemów, to z chęcią załączę i posłucham, jaka jest. Jednakowoż, dopóki to się nie stanie, to niestety musimy grać na soundtracku, który... No, sam przygotowuję, komponuję, szukam w bibliotece audio YouTube. Tak. Kiedyś to było tak jeszcze, że... To kiedyś, to mogę nawet powiedzieć w momencie, kiedy starzyści biorą odcinki. Tam brali, bo teraz ostatnio to żaden ze starzystów nie chce się zajmować ogarnianiem materiałów, więc sam muszę wszystko. Czy tam nie chce też źle powiedziane. Raczej nie mają możliwości, czasu. Ale tak, to ja grałem bez muzyki. Oni tam jakoś podkładali to. Ale no, teraz kiedy ja się tym zajmuję, żeby sobie odciąć trochę pracy, to dosłownie słyszę w tym momencie, co tam sobie słyszycie, więc tak. Nie wiem, czy jest sens aż tak inwestować w Unika, ale wezmę. Im bliżej tej 20, tym bezpieczniej. Teraz tak, bierzemy to, tak. O, tutaj zimło. Harpoon Gun kolejny, oczywiście. Patrzcie, jaki piękny, przyklęty trójząb. Piękny. To oczywiście już wezmę. To też będę brał. I lecimy. Fala 8. Przy czym na 11 mamy hordy, na 15 mamy hordy, na 17 będziemy mieć elitę. Okej. Okay. Może damy radę. Mam dwa razy hordy, to może być jednak właśnie wystarczająco dużo spokoju i przeklętych wrogów, na których będziemy więcej zarabiać, żeby no jakoś sobie poradzić. Albo z nim przytłoczeni i ubici. Bez sprzecznie. To też jest możliwe. Chociaż ja tam nadal chcę trochę mieć nadziei, że coś się tutaj uda, więc... Po prostu lepiej nie gdakać, krakać, jakkolwiek tego nie nazywać. Lepiej po prostu nie zapeszać.
tego skupić się na tym, co jest tu i teraz, czyli przetrwaniu. Bo muszę przyznać, że dosyć ładnie to idzie. Okej, teraz tutaj 12% obrażeń. Wait, za co my tracimy obrażenia tak w sumie? A nie, mieliśmy minusy do obrażeń po prostu, okej. Dobra. Teraz pytanie, czy chcę połączyć ze sobą harpuny, czy trójzęby? Harpuny. Różnica jest niewielka, muszę przyznać, ale nadal jest, więc dobra. I teraz tylko, że na pewno jeżę biorę. Nie no, wezmę, bo czym tam szkodzi. Okej, to bierzemy. I lecimy dalej. Okej, pierwszy przykład jakiegoś takiego większego wroga poza tym, który był na siódmej, czyli powinien być na siódmej, czyli Morsem. Muszę przyznać, wyglądają naprawdę ciekawie. Podobają mi się designowo. Działania mają podobne, ale też na tyle inne jednocześnie, że jest it. O, jakiś koralowiec ala tu był przed chwilą. Okej, okay, ten tamten jakby... Nie wiem, czy on po śmierci zmienia się w jajo, czy zostawia jajo co jakiś czas? Nawet nie muszę wiedzieć. Udało mi się na szczęście wystarczająco szybko go wyeliminować. Okej, okay, te koralowce robią wokół siebie te jakby... O, jak to się nazywa? No, okręgi pocisków, właśnie tak jak podejdę, więc warto ich eliminować szybko, albo najlepiej to w ogóle na dystans. I okej. Okay. Tutaj, czy ma coś fajnego, mamy speeda, więc bierzemy fist. Nie. Robimy coś takiego, bierzemy ognisko, przelosujmy. Dużo przeklętych rzeczy. Weźmy potem tamto, jeszcze jedno przelosowanie i... Nie no, kolejnego harpuna chyba nie będę brał. I tak go zablokuję, bo na razie mówię, nie będę, a potem stwierdzę, a szkoda, że nie wziąłem czy coś, więc... No lepiej zablokować. Ale kurczę. Ciekawie. Ciekawie jest i dużo klasycznych wrogów się pojawia. Nie wiem, czy z tego powodu powinienem się cieszyć, czy niepokoić, bo naprawdę nie mam pojęcia, czy to jest bug, czy to jest zamierzony efekt. Ale jakby nie było i tak... W sumie to można wiedzieć dobrze, bo ci z podstawowej planszy są bardziej znani, co na tym dzieje, mogę łatwiej sobie z nimi poradzić, jak już się pojawią. Przecież nie, żeby to miało wielkie znaczenie i tak pewnie. Przyjdzie do co... Już się plączę. Co do czego, to chaos gry i tak mnie ogarnie bardziej niż moja znajomość oponentów i tak zlamie. Ale anyway, mamy dwa poziomy i skrzynkę tutaj, więc jest świetnie, bym powiedział. Teraz tak, motyl jak najbardziej, max HP-ki tutaj, więcej speeda. Weźmy trochę szczęścia. Dobra, bierzemy to, czy tutaj to jest dobre? Nawet tak, ale weźmy naszą wieżyczkę. Będę tego żałował pewnie. Ale bierzemy kolejnego harpuna jednak. Okulary oczywiście, że tak. Cebulę nie, to oczywiście, że tak. Ognisko kolejne oczywiście, że tak. Wieżyczkę bierzemy, to też weźmiemy. To też będzie można. I okej. Okay. Mierzymy się teraz z pierwszą hordą. Zobaczymy, co ona będzie sobie prezentować. Czy naprawdę trzeba się obawiać tego, czy raczej... No moje cztery harpuny i dwa trójzęby będą wystarczające, żeby odeprzeć napierający falę oponentów. Jak na razie wygląda na to, że jest znośnie. Oczywiście jak otrzymam obrażenia, to one są poważne i wtedy... No, zaczyna się trochę paniki. Widziałem jakiś jakby zbiornik. Czy kapsułę, na której były jakby macki jako przeciwnika. Nie zdążyłem się przypatrzyć. Czy nawet zorientować, co to robi? Ojo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 j
O! Jakiś achievement dostałem. Zadanie 1000 obrażeń jednym uderzeniem. I co tu mamy? Nowa postać. Ogr. Tutaj trochę nie rozumiem. 50...
Wrogowie dostający obrażenia wartości podwójnego, ich życie eksplodują za 50% zdrowia, minus 50% klepsydry, czyli co? Atak speeda, okej. Okay. 10 ml damage'a, nie można mieć dystansowych, wolno atakujemy, wolno się poruszamy. Ciekawe. Dobra. No spróbujmy teraz podejście może pod tego Blunderbussa. Na pewno trzeba zawsze podnosić materiał po tym, jak strzelimy, bo inaczej większość ataku jest fatalna. Ale tak się myślę, takie podnoszenie materiałów dosłownie po tym, jak się strzeli. Wydaje mi się, że da się tym, no niezłym, że się zrobić. Mhm. Teraz tak, z tych coś jest? Nie, weźmy to, tak, 5% ataku. No nadal to niewiele zmieni, ale wolę to mieć. Bo tak, nawet jak sam powtarzam, nie jest to najmocniejsza rzecz, żeby skracać odnowienie pasów. Bo mają taki długi czas po prostu odnowienia, że tutaj to widać, że definitywnie chodzi o to, żeby podnosić materiał pomiędzy strzałami. To jest naprawdę dla tych, co tu mają mega ofensywne buildy. No ale obiecam, że sprawdzę sobie to, co sprawdzam. Więc no, oczywiście, że to wezmę, bo to jest świetne. Teraz tak. Rolimy, co mi tam szkodzi. Dobra, tak, tak. Okej. Okay. Jest. Ciekawie. Trzeba strategicznie umieć podnosić materiały. To nie jest moją mocną stroną, jak widać. Ale jak już się to zrobi, to no, sieczka gwarantowana. Jak to mówiłem wcześniej i powtórzę to po raz kolejny, podobie mnie się. Przecież to wezmę. To. Przelosujmy raz, bo czemu nie. Okej. Okay. Lecimy. Zobaczymy, jak daleko dotrwam. Proszę mi ukrywam, ile bym dotrwał, czy nie dotrwał, to już jest ostatnie podejście na dzisiaj. Po prostu, czy na dzisiaj, na ten odcinek, bo czy dzisiaj zobaczycie jeden odcinek, czy więcej, to jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć, bo dosłownie. Siadłem, kiedy tylko skoczyło powiadomienie o tym, że... Dobra, idziemy jeszcze dalej. Ale tak, wyskoczyło powiadomienie, że można zakupić dodatko. Zakupiłem dodatka i tu jestem. Więc tak. Nie wiem, czy uda mi się przygotować tego więcej. Czy będę miał po prostu aż tyle tego naszykowanego na szybko, że wrzucę wam więcej tego, czy nie. Ale tak czy inaczej. No, możecie się spodziewać, że... Nie uwierzę codziennie. Ale jak już będzie, no to na pewno będzie tego dużo. Bo po prostu, no... Ja uwielbiam Brutato. Nawet z przyjemnością grałem, chciałem grać dalej, jeszcze zanim wyszedł dodatek. I darmowa aktualizacja wieloosobowa, plus te dodatkowe postacie. A teraz, kiedy jeszcze jest to... Cała druga właśnie kraina, jakby... Gdzie można po prostu powiedzieć, że dobra, to teraz jak skończymy na piątce wszystkie postacie w pierwszej, to lecimy na drugą, czy coś. I dosyć udało mi tyle dodatkowej wymówki, żeby to dalej móc siedzieć i wam nagrywać. Co ja chciałem powiedzieć w sumie, bo zobaczymy ten haki i... A, no tak, że nie dosyć udało mi wymówkę, to jeszcze no, dało na tyle dużo świeżego kontentu mniej więcej. No wiem, może jestem jednym z pierwszych na polskiej scenie YouTube'a, który będzie to pokazywał. Nie, żebym w to jakoś szczególnie wierzył, ale... No, pomarzyć zawsze można. Więc kto wie, może... Może po prostu ponownie... Uda mi się wstrzelić w taki fajny moment, że... No, że będzie. A nawet jak nie, to powtarzam. Przynajmniej jest dla mnie wymówka, żebym mógł... A, ten. I okej, widzę, że haka warto brać tego. Bo przeklęte rzeczy mają dużo większe bonusy.
wprost widać. Oczywiście też zwiększałem klątwę, ale dla tej postaci akurat to nie jest aż taki problem, bo większa klątwa oznacza więcej przeklętych wrogów, więcej przeklętych wrogów. Wrogów, tak. Wrogów oznacza dużo większy damage na nich. Dla przypomnienia, bijemy dodatkowe 200%, czyli łącznie chyba trzykrotność obrażeń naszych normalnych, by przeklęte cele. No nie udało się. I trudno, no. Tym razem już naprawdę na to będziemy kończyć. Tak, w następnym odcinku nie wiem kogoś, stestujemy. Może tego ogra, może romantyka, bo romantyk w ogóle wydaje się być, no, wydaje się być naprawdę bardzo dosyć dziwną postacią. Ale tak, się zobaczę. A na ten moment dzięki wam za uwagę, no i mam nadzieję, że wam się podobało, no i trzymajcie się. Hej, hej.